przestroga przed fałszywymi kluczami serca. Niektórzy ludzie próbują dokonać tego przy pomocy niewłaściwych kluczy. Uważają, że są w stanie otworzyć tym sposobem drzwi do swych serc, lecz w rzeczywistości zamykają je jeszcze mocniej na uczucie, które właśnie w sobie odkryli. Prawdziwymi kluczami do serca są owe słowa opisujące dokładnie to, co się wydarza, gdy serce otwiera się na uczucie, nasze bądź obce. Jest to poruszenie, litości, współczucia, zrozumienia, szacunku i tak dalej, jak już opisałam to powyżej. Otworzyć swoje serce na uczucie nie oznacza nic innego, jak dopuścić do przeżycia tego uczucia w naszej największej głębi, zamiast chcieć je utrzymać z dala od siebie. Niektórym ludziom stojącym już na progu wejścia do serca pojawiają się w tym miejscu pojęcia brzmiące wprawdzie dobrze, lecz odnoszące odwrotny skutek. Na przykład ktoś właśnie odkrył swój lęk. Gdy pyta siebie, czego potrzebuje ten lęk od mojego serca, w jego głowie pojawia się odpowiedź zaufanie, wypuszczenie lub odwaga. Rzeczywiście w tym człowieku może występować pragnienie zaufania czy większej odwagi, albo tęsknota za umiejętnością wypuszczenia tego. Jest to na nowo wynurzone uczucie, które również, tak jak lęk, powinno zostać docenione świadomie i bez utożsamiania się z nim. Jednak lęk nie potrzebuje żadnego antidotum, lecz po prostu przyjęcia go. Ta część, która się boi, chciałaby, aby ktoś przy niej pobył, my sami, i odczuwał razem z nią. Ona nie chce być ze swoją potrzebą sama i niezrozumiana lub też być może pogardzana. Ona potrzebuje bycia zrozumianą i szanowaną. Albo inny przykład. Właśnie odkryliście waszą zazdrość. Świadomie ją odczuliście i dopuściliście i pytacie się teraz, jak moglibyście dla niej otworzyć swoje serce? Czego ona potrzebuje? I gdy teraz wewnętrzny głos mówi wam więcej wspaniałomyślności, czy coś w tym stylu, to nie dajcie się proszę na to nabrać, lecz rozpoznajcie ten głos jako głos jakiejś innej części waszej psychiki. Część, która już i tak dostatecznie cierpi wskutek bólu zazdrości, nie może już z pewnością potrzebować niczego, czego moglibyście jej jeszcze do tego dołożyć, mówiąc, powinieneś być bardziej wspaniałomyślny. To jest odrzucenie jej uczucia, niezrozumienie, brak szacunku, brak miłości. To wytwarza podwójne cierpienie. Zazdrosna część potrzebuje litości, potrzebuje szacunku, współodczuwania i zrozumienia lub też jakiegokolwiek rodzaju przyjęcia jej. Wasze serce otworzy się, gdy tylko poczujecie, czego ta część rzeczywiście potrzebuje. Jeśli więc na pytanie, czego dane uczucie potrzebuje od waszego serca, pojawiają się słowa opisujące przeciwdziałanie, musicie wówczas rozpoznać, że to nie wasze serce obwieszcza swoją gotowość otworzenia się na negatywne uczucie, lecz zgłasza się inna część waszej psychiki, która właśnie próbuje wyprzeć to uczucie. Nie pozwólcie na to. Docencie każdą z nich i każdej z nich zapewnijcie swoje miejsce w waszym sercu. Użyjcie do tego magicznych kluczy lub słów o podobnym znaczeniu, które się w was pojawiają podczas wykonywania tego ćwiczenia. A teraz całe ćwiczenie. Jeśli podążaliście za mną do tego momentu, to w międzyczasie nauczyliście się nie utożsamiać się z treściami waszej świadomości, lecz jedynie obserwować je. A więc, gdy w trakcie ćwiczenia, które będziecie teraz wykonywać, pojawią się myśli i uczucia, będziecie w stanie rozpoznać je jako takie i powiedzieć, aha, zamiast dawać im się obezwładniać. Jeśli jeszcze nie jesteście w stanie, przećwiczcie pierwszy krok. Postrzegać świadomie napięcie, ból albo inne cielesne doznanie, nie tylko przez przyjęcie go do wiadomości i nazwanie, lecz również przez odczuwanie i obserwowanie przy tym swojego oddechu. Rozpoznać emocje przez głębokie wczucie się w istniejące doznanie cielesne i świadome dopuszczenie tej emocji, nie dając się jej nieświadomie owładnąć lub obezwładnić, oddychać, dopuszczać.
nawiązać kontakt z waszym sercem. Po przeczytaniu całego rozdziału możecie teraz wypróbować całe ćwiczenie zaśrodkowanej w ciele pracy z sercem. Po tym, gdy już kilka razy wykonaliście to ćwiczenie, tak szczegółowo, jak tu jest opisane, będziecie w stanie zintegrować z waszym codziennym życiem esencję tego ćwiczenia, albo też jego pojedyncze elementy, i to bez konieczności specjalnego przeznaczania na to czasu za każdym razem. Zalecam, abyście zarezerwowali sobie przynajmniej pół godziny na pierwszą próbę, aby wam wtedy nikt nie przeszkadzał. W ramach pierwszego testu wybierzcie sobie problem, któremu chcielibyście się przyjrzeć. Musi to być coś, co was obecnie mocno pochłania. Być może jest to mały, przykry incydent, który was nie opuszcza, mimo że uważacie go za względnie nieistotny. Ale może to być również olbrzymi problem życiowy, który już od dawna ciągniecie za sobą. Najlepiej zagłębcie się po prostu na chwilę w siebie i weźcie na tapet pierwszy temat, który się pojawi. Wychodzę z założenia, że pojawi się on jako pierwszy nie bez powodu. W ramach następnej próby sformułujcie swój zamiar. Chodzi tutaj o to, abyście uświadomili sobie, co zamierzacie, uwzględniając przy tym łącznie wszystkie podświadome i nadświadome poziomy was jako istoty. Opuśćcie ten krok, jeśli macie mało czasu. Oto moja formułka takiej właśnie deklaracji intencji. Chcę się przyjrzeć mojemu problemowi w celu odnalezienia części mnie samej, które się za nim kryją. Wszystkie, które się pojawią, są mile widziane. Chciałabym je poznać i zrozumieć, abym mogła otworzyć na nie swoje serce. Teraz rozpoczyna się właściwe ćwiczenie. 1. Zamknijcie oczy i pomyślcie o waszym problemie. Pozwólcie, aby ten temat stał się żywy i obecny przez myślenie o konkretnych zajściach albo też o konkretnym wydarzeniu, w którym zamanifestował się problem. Naturalnie może być to również jakaś osoba. Przypomnijcie sobie to wszystko. Wywołajcie ten temat w waszej świadomości. 2. Odczuwajcie swój oddech i obserwujcie uważnie swoje ciało. Jak reaguje wasze ciało na te obrazy i myśli? Gdzie się coś dzieje? Napięcie zwracające na siebie uwagę, ból, kłucie, pieczenie, drżenie, chłód, uczucie gorąca, odrętwienie, kołatanie serca, wiotkość itd. Obejmijcie naraz wszystkie te obszary waszego ciała, również twarz, głowę, stopy, zewnętrzne, jak i wewnętrzne części ciała. Udajcie się teraz waszą uważnością tam, gdzie odbieracie coś szczególnego. Zabierzcie ze sobą swój oddech. Wczujcie się i wniknijcie oddechem we wspomnianą strefę ciała. Obdarzcie ją w ten sposób waszym całkowitym i bezpośrednim poświęceniem. Oddychajcie, czujcie, bądźcie tam obecni. To wszystko. Niczego nie zmieniajcie. Poznawajcie stan tej części waszego ciała, która również jest częścią was. Pozostając przez chwilę uważnie w tej części ciała i czując w niej wasz oddech, zauważycie być może, że stan napięcia lub ból dotyczą nie tylko tej części ciała, lecz są one waszym własnym stanem. To wasz własny ból, wasze własne napięcie, wasze zwiotczenie lub wasze odrętwienie, które się tam manifestuje. Jeśli więc pozostajecie w tej części waszego ciała, kierując tam całą waszą uważność, oddychając świadomie oraz gdy uświadomicie sobie, że jego stan jest waszym własnym, czy dostrzegacie wtedy, że ten stan jest emocją, uczuciem? Jak się nazywa to uczucie? Lęk, niepokój, bezsilność, rezygnacja, smutek, gorycz, gniew, zazdrość, troska, strapienie, chłód, gwałtowne wzburzenie, zmieszanie. Nie zastanawiajcie się w tym momencie nad tym, jakie uczucie mogłoby tam siedzieć, lecz odczuwajcie i oddychajcie. Poznawajcie przez całkowite skupienie czułej, bezpośredniej uwagi. Aha, więc to jest lęk. Oddychajcie, dopuszczajcie je do siebie.
Czy jesteście w stanie pozwolić sobie poczuć się tak, jak się czuje ta część ciała? Bez oporu? Oddychajcie, czujcie, pozwólcie temu uczuciu być tutaj i bądźcie tu dla niego. 4. Teraz nadszedł moment włączenia serca. Będąc w kontakcie ze swoją emocją, zapytajcie siebie, czego potrzebuje ona od waszego serca. Czego od was potrzebuje ta część was samych, aby mogła się poczuć przyjęta i uwolniona? Wypróbujcie te pomocne słowa klucze. Uznanie, pozwolenie, współczucie, litość, zrozumienie, szacunek. W jaki inny sposób jesteście również w stanie otworzyć swoje serce na to uczucie? Spędźcie później trochę czasu, tyle ile chcecie, w kontakcie waszego serca z tą częścią waszej istoty, którą teraz ponownie zabraliście do domu. Możecie ją także spytać, czego od was potrzebuje w tej konkretnej sytuacji, która była punktem wyjścia. Ale zwróćcie uwagę na to, żadnego antidotum. Jeśli jesteście prawdziwie w kontakcie z tą częścią waszej psychiki, będzie ona nieustannie odpowiadać coś takiego jak: chciałabym, abyś mnie dostrzegł, abyś mnie nie zostawiał samej, abyś mnie wziął za rękę. Możecie także z nią porozmawiać. Możecie się za nią pomodlić. Wszystko, co w tym momencie pojawia się w waszym wnętrzu, jest dobre. 5. Zanim ponownie otworzycie oczy i zakończycie ćwiczenie, zapamiętajcie sobie dobrze, jakie myśli lub jakie uczucia odkryliście i czego te uczucia pragną od was. 6. Weźcie wdech, westchnijcie z ulgą i otwórzcie oczy. 7. Nazwijcie tę emocję, o którą chodziło. Lęk przed przemocą, gniew z powodu tłumienia, uczucie bycia odrzuconym. Zanotujcie sobie jakieś określenie, które wam pomoże przypomnieć sobie o tym uczuciu. W następnych dniach rzucajcie nieustannie wzrokiem na tę notatkę, abyście pamiętali, że chcecie mieć to uczucie na oku. Więcej na temat tej opieki rekonwalescencyjnej dowiecie się 2 rozdziały dalej.